Witam serdecznie. Dzisiaj pobawimy się w układanie podłogi na balkonie. Balkonik niewielki, 4 metry kwadratowe. Użyjemy do tego systemu podłogowego, trasowego, zwał jak zwał, zakupionego w IKEA. Bardzo fajnie to wygląda, zgrabne. Montaż podobno też banalnie prosty, na zasadzie puzli. Jeśli chodzi o trwałość, no nie mam zielonego pojęcia, jest to, podejrzewam, nowy produkt, więc ja po prostu czas pokaże, jak to będzie się zachowywało z biegiem czasu. Wylewka oczywiście z odpowiednim spadkiem, na to koniecznie hydroizolację. W moim przypadku była to zwykła folia w płynie. Ja mam nadzieję, że to zda egzamin. No i co? Bierzemy się do roboty. No i tak jak przypuszczałem, montaż banalnie prosty, na tak zwanego klika. Tak jak widzimy tutaj na instrukcji, dołączona jest zresztą do każdego z opakowań. Warto pamiętać, że jeśli ułożymy sobie pierwszy panel z wypustami, przykładowo tak jak jest tutaj, załóżmy, że na godzinie 6 i na godzinie 3, to każdy kolejny panel musi być ułożony identycznie. W przeciwnym wypadku, jeśli gdzieś się pomylimy, okaże się w połowie podłogi, że nie jesteśmy w stanie zespolić jednego panela z drugim. Czyli jeszcze raz, tutaj troszkę słońce świeci. Jeśli wypusty mamy tak jak tutaj, czyli z prawej i od dołu, to każdy kolejny panel musi być zorientowany w ten sam sposób, czyli analogicznie wypust na dole, wypust na dole, wypust z boku, wypust z boku. Tak jak przypuszczałem, no najwięcej problemów przysporzy mi tutaj docinanie kawałków, wpuszczenie barierki. Warto naprawdę zastanowić się wcześniej dwa razy, jak sobie to rozplanować, tak żeby tych docinek mieć jak najmniej, żeby one były jak najłatwiejsze. No ja zrobiłem to w sposób taki, że tak jak widzicie, panel kończy mi się jeden tutaj, drugi zaczyna mi się tutaj, więc dużo łatwiej jest wyciąć narożnik, aniżeli gdzieś środek. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to nieuniknione, no ale no cóż, no nikt nie mówił, że będzie aż tak łatwo. Troszeczkę trzeba się pomordować.